Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pobelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. Proszę Państwa, 19 marca 2024 roku, środek nocy, godzina za 15:01. A my ciśniemy z materiałem. No i dobrze, słuchajcie, jak wiemy, mamy zarobioną kasę i mamy wbity odpowiedni poziom do tego, żeby zakupić licencję. Zapłaćmy najpierw może rachunki, to w pierwszej kolejności. No i teraz możemy zakupić tę upragnioną licencję na kolejny alkohol. To jest to, na co czekaliśmy, to jest to, co potrzebujemy, a zatem wybieramy. To będzie najlepsze rozwiązanie, w mojej opinii, żeby to sobie ogarnąć tutaj. No i mamy kolejne nowiutkie, świeżutkie produkty, ale będziemy potrzebowali również troszeczkę tutaj rzeczy. Bo jeżeli spojrzymy sobie tu na dół, no to mamy kolejne kegi, mamy kolejne browary. No i teraz rzecz jest następująca, że musimy to gdzieś rozlokować. Tutaj dochodzi nowość, czyli winunio, i dochodzi whisky. I to jest na tym, na regale. A co idzie do lodówki? To idzie do lodówki. Aha, czyli po prostu dodatkowa... To, słuchajcie, wiecie co? To mi trochę Heinekena przypomina z butelki, nie? Jakbyśmy tak spojrzeli. Czy może wam coś innego jeszcze przypomina? Także, słuchajcie, będziemy potrzebowali regały. No właśnie, regały. Tylko ile? Teraz tak, jeden regał na chipsy, tutaj... No trzy regały, no jak mordę strzelił. No dobra. Dwa, trzy. To tak zrobimy. Dodatkowo może być potrzebna taka lodówka. No, tak będzie. Okej, okay. I co? No i możemy zacząć kupować. Chilunie, jeszcze jedna kwestia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich półek mamy, tak? Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pamiętajmy o tym, że musimy jeszcze do magazynu coś wrzucić. To jest jedna kwestia. Tutaj mamy takie cudo. No, chyba taki właśnie sześciopaczek będzie, jak już tam mamy. Dobrze. Ile tam mam pieniędzy? 8400. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I już połowy kuźwa hajsu nie ma. Ej, że to się kurna nie potłucze. I teraz tak jak mówiłem, drodzy Państwo, ustawimy tutaj sobie te regały. O, dlatego, że musimy przenieść słodycze. No i tak jak, powiedzmy, kwestia związana z tym regałem, no nie byłoby problemu, żeby go przenieść. Tak z chipsami na przykład będzie problem, dlatego że chipsy, znaczy chrupki, te tu, one współdzielą regał z sześciopakiem, no i to już jest problem, nie? Ale ja to sobie szybciutko przeniosłem, nie, tam nikt nie goni. Więc tak też będę tu sobie ogarniał ten temat. Dodatkowo, proszę Państwa, zamówię właśnie słodyczki po jednym kartonie po to, żeby to poprzenosić. To taki wybieg taktyczny, nie? I jeszcze ja bym chciał tam, co ja bym chciał jeszcze? A, ale zobaczcie, bo nie ma boksów w ogóle tutaj, to weźmy w ogóle po jednym wszystkiego. O. Wiem, dostawa, ale trudno. A co to te kartony? Kurwa, kto to tak rozwłóczył to? I to jeszcze łyskacza, ty, fiop twoju mać, ja ci kuźwa pojeżdżę. Co to, kolizja na samochodach już teraz jest odnośnie towaru, czy to się tak po prostu tam rzuciło? Chyba tak to spadło, słuchajcie, to, nie wiem, ja bym poszedł do końca ulicy zobaczyć, czy tam gdzieś jeszcze
jakiś mój towar nie leży przypadkiem. O, to jest budeczka, także to z szacunkiem. No i teraz tak, najpierw słodycze przenosimy. Gdzie są kuźwa te? Ja to zamówiłem? Naprawdę? Eś ty, synu. No i jeszcze mi się kuźwa nie skończył karton. Eś ty, job twój majsty. No dobra. No i co? No weźmy te ciasteczka. Dobra, to ciasteczka będą, słuchajcie, tutaj. Okej. Okay. No przynajmniej tyle, że tutaj większość produktu do tego jednego kartonu wejdzie, nie? Kartona. Czysto po polskiemu. Kajzerków nie było i szyny się wygły. Wejdzie takie rzeczy. To wszystko tutaj wlezie. Będziemy mogli później jakby to, co zostanie, to już rzucić do magazynku. I tam będzie sobie leżeć, nie? O ile zostanie. No tu widzę, że nie zostaje. No to dobra. To byśmy mieli. Tym razem chyba będzie taka taktyka, że nie będę dzielił tutaj tych czekolad, tylko po prostu czekolady dostaną własny pion i będą już o tako. Raz zatowaruję i będzie spokój. Tylko no właśnie. Bo jakoś te czekolady to ja sobie tak... no nie przypominam, żeby one zbyt dobrze schodziły. To jest właśnie problem. Dobra. To idzie tu. Oczywiście jeszcze musimy pamiętać o ciucierkach karamelki, bo przecież karamelka no nie może być bez swoich ciuciereczków. I siuwaksik też trzeba jej zamówić, bo ona lubi mieszać, wiadomo. Zresztą tam karamelka się tak, nie wiem, cichutko siedzi w komentarzach, nic nie pisze. Ja nie wiem, czy ona tylko na live'ach jest. Czy te offline'owe odcinki też ogląda? Karamelko, jak to z tobą jest? Pytanie. No, aha, bo to cisnę na chama. No to już się nie da. Dobra. I wiecie co? I chyba przypadkowo to się tak pięknie zrobiło, że teraz ty głupi chup. Szybko, kuźwa. Nie wiedziałem, że mam czekolady. Aha, tego nie zgarnę. No pa, idzie ten fajfus, kuźwa, z nawozem. No to ja stamtąd zabieram. A ten patałak, kurwa, mi dorośli. Pierdzielona menda. Dobra, szybko, usuwamy to. Usuwamy wszystkie te cenówki. No nie wiedziałem, że jeszcze czekolady mam. O kuźwa, żeby mi z chipsami ten tak nie zrobił, bo będzie lipa, nie? A, czekajcie, bo my musimy jeszcze, właśnie, podpiąć dokładnie wszystkie półki. Bo gdybym tu cenówki nie dał, to by pracownik nie wiedział, gdzie ma wkładać towar, nie? Więc to takie rzeczy. Jak rozumiem, chipsy to nie do tego. No nie. No dobrze. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ja ten karton, proszę Państwa, na razie tu odłożę, na wszelki wypadek, nie? Ale teraz bym potrzebował coś, co wsadziłbym chipsy. Co to jest za karton? O, chipsy. Elegancko. Aha, tylko że potrzebuję jeszcze regał. To by się też przydało. O. Jest i on. Postawmy tutaj ładnie. No i chipsy też tutaj będą pięknie na półeczce ogarnięte.
Znaczy chipsy, no, no dobrze, niech to roboczo będą chipsy, słuchajcie, bo to trochę tak męczę, kuźwa, pilnowanie się z tym wszystkim, że a, bo to nie chipsy, tylko chrupki, albo naczosy, albo chuje moje dzikie węże. Także nie, no niech to będą chipsy, bo... Wiadomo. No dobra. No i teraz rzecz jest z tego typu, że... Nie. Dobra. Bądź tutaj na razie, ponieważ ja muszę w tej chwili to zdjąć. A że muszę szybciutko zdejmować cenówki, bo zaraz mi te głupie siusiaki tutaj przyniosą towary. To wiadomo. Ciekawe, czy uda nam się jeszcze sklep dla przykładu otworzyć, nie? Ciekawostka taka. Nie rób mi tego! Ty kurwa, ty zostaw to! Ty chuju! Nienawidzę kurwa go. Wypierdalaj. Szybko. I smyraj konara, koźwa. No i dobra, i ten towar idzie z powrotem na magazyn. No ale miało być inaczej. No i co ja teraz załaduję te chipaki? Kuźwa. Ech ty. A w ogóle to gdzie te chipsy? A nie, bośmy zmienili localization. A no właśnie, bo teraz tu jest localization na te chipsy. Na te chrupki. Na to gówno. Dobra. Proszę państwa. Co to jest? Wiecie co? To jest taki... To jest ten sześciopaczek, wiecie? I prawdopodobnie to jest ten sam karton, co do tych. To spróbujmy. Żywa. Nie idź nigdzie. Byłem pierwszy. No, to Iza. I kto wygrał, kutwa? No. No dobra, słuchaj, ta. Mamy wolne tutaj te... Aha, chuj. Ja już nie mogę. Dobra, proszę państwa. Sorry za wulgaryzmy, a to nie jest dla dzieci. Natomiast, no nic. A miałem tych regałów nie ruszać. Dobra. Jak się nie ma, co się lubi. Nie wiem, czy ja teraz to wcisnę wszystko. No, ale spróbujmy, no. No, mówiłem, że to stoi na słowo honoru. Mówiłem. Oj, pabeluszko, no, żeś se narobił teraz, kuźwa. Ej. Takie, proszę państwa, przygody z nową licencją. A czemu ja to zamieniam? Zamieniam to, bo... Bo... zamieniam to, proszę państwa, ze względu na fakt, iż, bo ponieważ, no tutaj muszą to jeszcze zmieścić, musi się zmieścić woda, musi się zmieścić, tu będą kegi, no i tu dopiero będą sześciopaki browara, nie? Właśnie tu, kurwa, ty łajzo. Dobra, i teraz... Podsuńmy to. O. No dobrze, dobrze. Jakoś się tam upiekło. Dobra, to teraz tak. Z racji tego, że potrzebuję do kegów pudełko, to kegi będą tutaj.
Wolę już pousuwać te cerówki. Dobra. No, on już czymś leci, skubany. Już tam coś dorwał. No, kegi. Słuchaj, o co ci się kurwa rozchodzi? Synu, po co ci te chipsy? Odłóż to. Ja wiem, przyzwyczaiłeś się, że tu stały. Tak, masz rację. Abdullah. Mohamed. Ty ciulu. Nie wiem, to jest taniec tego. To jest taniec, proszę państwa, deszczu. O, nie są tanie rzeczy, kuźwa. Ładnie to wygląda teraz, co? No nic, no dobrze. Mamy pojeba w sklepie. I musimy z tym żyć. To jest najgorsze. No dobra. Jak się tutaj teraz wziąć i wykaraskać... A, to jeszcze kegi są. Posłuchaj, powiem ci, że... Wszystko jest dobre do czasu. Naprawdę. Zaraz się stąd wypierdolę. Synku. Ogarnij się, bo powiem twojej matce. No tak, jeszcze tu alkohole kolorowe mamy, proszę państwa, także to trzeba będzie też jakoś rozlokować. O. Czekoladki. Bardzo ładnie. Co my tu jeszcze mamy? No to winunio, dobra. Winunio. To są sześciopaki tego browara. Będziemy musieli ceny poustalać, nie? A w ogóle to weźmy o... Aha, to ja tak zrobiłem. Dobrze, czyli to już tutaj może iść tak. Czyli macie swoje półeczki. Kurwa, dzień pojeba dzisiaj jest, czy o co chodzi? Może to tak trzeba, nie? Integrować się z pracownikami. O Jezu. Nie, kurwa. Znowu będziecie mówili, że wam humor poprawił. Ale to inaczej się nie da. Po prostu to człowiek sam, kurwa, głupieje, jak oni tak robią. Ja nie muszę tu nic wymyślać, to moi pracownicy, kuźwa, mi dają wodę na młyn, to jest prawdziwy content. Patrz na moje usta. To są chipsy. Tu jest browar. Ja wiem, że to się łączy ze sobą. Nawet to jest bardzo dobre połączenie na imprezę. Ale ty, kurna, przestań lecieć w chuja. Weź się za robotę, bo to jest taki... To ja już cię rozgryzłem. Ty udajesz, że pracujesz po prostu. Łajzo. No dobrze. Taka łajza Minelli. Proszę państwa, teraz będziemy musieli ogarnąć temat kegów, tak? Bo sześciopaki trzeba będzie przenieść, oczywiście. Zdejmijmy to. Natomiast tutaj będą kegi. O. Drugiego typu. Z drugiego sortu, nie? To teraz tak. To cudo będzie szło obok. Wiadomo, że to tematycznie, żeby miarę możliwości było. No i tutaj oczywiście kolejne browarki. Ja liczę na to, że jeszcze jeden rodzaj dojdzie. Nie wiem dlaczego. O, kutwa, jeszcze to. Kolorowe gówno. Aj, aj, aj. O, ciucierki. No dobra, no dobra, no. Ja nie wiem, dlaczego ja się muszę alkoholem zajmować w tym sklepie, kiedy ja nie piję. Jak to się stało? Do czego to doszło? Woda się wala po ulicy. Patologia, no.
No ale to polandyjski sklep w Turcji, kuźwa, to, to co się dziwić, no. Zwraca jeszcze ktoś na niego uwagę? Jak nie modlitwa przy kaplicy, kurna, z kawy? To teraz taniec deszczu przed browarem. To jest po prostu, no, cud, miód i orzeszki. Ja się nie spodziewałem, że doczekam takich czasów, że będę musiał robić tutaj robotę sam i pracować z przygłupami. Ale czego się nie robi dla widzów. Opcja, opcja, opcja. Dobra, idziemy, bo... aha, bo my nie mamy kegów. Okej. To zaraz będziemy mieli. A jak tam z wodą stoimy naszą, tą dotychczasową? Jezu, teraz to normalnie oczopląsu idzie dostać. Tu magnat, tu jakiś podróba Smirnofa. W porządku. Tutaj trzeba będzie zaadaptować. Chociaż, wiecie co? Czekajcie, czekajcie, bo to nie będzie takie hop-siup, takie hip-hop. Bo my jeszcze mamy przecież te kolorowe napoje wyskokowe. I nie wiemy, jak będą schodzić. To ja proponuję, szanowni państwo, żeby może na próbę ogarnąć temat. Nie wiem, te browary to... Te browary to tutaj wmontujemy. Jeszcze musimy pamiętać oczywiście, że cenówki trzeba ustawić, nie? Filmu, czy ja tam widziałem ilość towaru na półce? 15, ty patrz, no rzeczywiście. O, powiem wam, kuźwa, że się normalnie, naprawdę, rozgrzałem się jak Wartburg na mrozie, bez kitu. To ja mam taki zapłon, że po prostu jeszcze chwila, to ja będę mógł wypatrywać, kuźwa, te pluskwy. Ja pierdzielę, Pabellus, idź kurwa spać, olej ten materiał, nie rób już tego, to naprawdę grozi tutaj poważnymi konsekwencjami. No dobrze, no ale... No i co ja mam z tym zrobić? Jak nie wiesz, co z tym zrobić, rzuć na podłogę. Miej to w dupie. No i tyle, no. No i że takie ocki kloski. Dobra, te ciasteczka to jeszcze to wcisnę gdzieś? O. Miałem zapasy robić, nie? Oczywiście. No dobrze, proszę państwa, jak my tam stoimy, to no, tych kegów brakuje, tak? Ale to już trudno się mówi, żyje się dalej. Rozłóżmy tutaj. Na razie nie mamy spektakularnej ilości... O! Siwucha. Nie mamy spektakularnej ilości tych napojów wyskokowych, niestety. W postaci różnorodnych win, czy różnorodnych łyskaczy. Więc ja te... Potraktujmy to jako, powiedzmy, alkohole kolorowe. Więc je skategoryzujemy na regale osobno, ponieważ nie zasługują na miejsce wśród królowej alkoholi siwuchy, czy też koło złotych trunków tutaj. Bo tak to się nie godzi. No. Kolory to do kolorów. Zresztą, wiadomym jest, że kolorów nie pierze się z białym. Dobrze, że truskaweczka nie ogląda tych filmów offline'owych, bo o, to by kurwa było. Dobrze, że ona tylko na live'ach jest. Także takie chocki klocki. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Te łychy trzeba tu porozmieszczać. Ty tak kariery na YouTubie nie zrobisz, przynajmniej odwróć się do widowni. No. Kurwa, tu jest prawie, nie wiem... Ile my mamy subskrybentów? Ponad 27 tysięcy?
Czy naciągnąłem trochę tę liczbę? Bo już kuźwa z tego wszystkiego to zapomniałem, ile państwa jest. Odwróć dupę. Mówię ci. I nie wkurwiaj ludzi po nocy. Bo to się źle dla ciebie skończy, Abdullah. Dobra. No i jeden karton łychy zostanie na magazynie. No dobrze. W kolejnym odcinku, szanowni państwo, będziemy to gówno sprzedawać. Mam nadzieję, że wtedy może wszystkie talenty taneczne naszego pracownika odejdą w niebyt. Albo w odbyt. Jak to woli. Natomiast, żeby gdzieś tam po prostu odeszły. Nie mam gdzie tego browara wsadzić. Mógłbym pozbyć się tutaj tego jednego rzędu, nie? Albo, o tu, o, o to byłby pomysł. No i już, pogodzeni jesteśmy. Proszę uprzejmie. Dobra, proszę państwa, ceny ustalimy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, no nie wiem jak mam nazwać ten odcinek. Popisy taneczne pracownika. Pa, pa.